Eksplozje na Ukrainie. Zełenski apeluje do rodaków: Ukraina wprowadza stan wojenny. Zełenski: zostańcie w domach. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. W wielu miastach Ukrainy słychać eksplozje. W Kijowie zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy ewakuowani są do schronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny w całym kraju. Putin właśnie rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę, oświadczył szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba. Zaapelował do zachodnich krajów o nałożenie niszczycielskich sankcji oraz dostawy broni dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny w całym kraju po tym, jak w nocy ze środy na czwartek Rosja zbrojnie zaatakowała ten kraj. Prezydent poprosił obywateli, by zachowali spokój i w miarę możliwości pozostawali w domach. Według mediów w czwartek planowane jest orędzie Zełenskiego. Zełenski poinformował, że eksplozje było słychać w wielu miastach Ukrainy. Rosja przeprowadziła ataki artyleryjskie na infrastrukturę i straż graniczną. W Kijowie słychać syreny alarmowe, mieszkańcy ewakuują się do schronów. Wojna na Ukrainie. Szef MSZ: Ukraina obroni się i wygra, Ukraina obroni się i wygra, świat może i musi powstrzymać Putina, oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Putin właśnie rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Spokojne ukraińskie miasta są atakowane. To jest agresja. Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Nadszedł czas na działanie, zaapelował Kuleba na Twitterze. O godzina 5 rano 4 w Polsce, siły zbrojne Rosji zaatakowały granicę ukraińską w kilku miejscach, podała w czwartek w nocy agencja Interfax Ukraina. Rozpoczęła się inwazja, doszło do ataków rakietowych na budynki wojskowe i lotniska w Kijowie oraz Charkowie, napisał na Facebooku doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Geraszenko. Trwa ostrzał artyleryjski granicy, dodał. Wojna na Ukrainie. Szef MSZ: nałóżcie niszczycielskie sankcje. Świat musi działać natychmiast. Stawką jest przyszłość Europy i świata. Lista rzeczy do zrobienia. 1. Niszczycielskie sankcje na Rosję natychmiast, w tym SWIFT. 2. Całkowicie odizolujcie Rosję wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach. 3. Broń, sprzęt dla Ukrainy. 4. Pomoc finansowa. 5. Pomoc humanitarna, wezwał Kuleba na Twitterze. Wojna na Ukrainie. Zamknięta przestrzeń powietrzna. Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych z powodu wysokiego ryzyka dla bezpieczeństwa, podał Reuters. Zawieszono świadczenie usług ruchu lotniczego cywilnym użytkownikom przestrzeni powietrznej Ukrainy, poinformowało na swojej stronie internetowej ukraińskie państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego Ukraeroruch. Dodatkowo będziemy informować o zmianach w wykorzystaniu przestrzeni powietrznej Ukrainy, dodano. Eurocontrol, który koordynuje ruch lotniczy w Europie, poinformował, że przestrzeń powietrzna Ukrainy jest niedostępna z powodu ograniczeń wojskowych. Wojna na Ukrainie. Ostrzeżenie dla linii lotniczych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA ostrzegła w czwartek linie lotnicze, by unikały lotów nad Ukrainą i zachowały szczególną ostrożność w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 mil morskich 185 km od granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej.